Witam, następna lekcja naszej trygonometrii ukochanej. Co dzisiaj będziemy robić dalej? Oczywiście będziemy robić równania, dzisiaj sobie też zrobimy. Mam nadzieję, że zaczniemy robić nierówności. No to jedziemy z koksem. Jakie mamy tutaj teraz równania, jakich nie było ostatnio? Na przykład coś takiego. Pokażę Ci dzisiaj parę takich równań. Jest ich mnóstwo różnych i z różnymi się w różny sposób rozprawiamy. Teraz pokażę Ci kilka takich, na przykład 2 sinus x równa się 3 cosinus x. Jak sobie z czymś takim radzimy? A no, możemy na przykład sobie podzielić. Możemy sobie to wszystko podzielić. Czy możemy podzielić to po prostu sinus x, czyli będę miał 2 sinus x podzielić przez cosinus x. Tu nam została trójka i to wszystko jeszcze podzielę na 2, więc będę miał sinus x przez cosinus x równa się 3 drugie, a sinus x przez cosinus x to jest tangens z x równa się 3 drugie. W ten sposób właśnie się rozprawiliśmy z taką funkcją. Aha, tutaj zapomniałem dodać, dziedzina dla tego zadania to jest od 0 do 2π. No i teraz wyszliśmy na tangens z x, z takiego nieprzyjemnego początku i w tej chwili nie wiem, ile to jest, z czego oddaję tangens 3 drugi. W tym momencie używam kalkulatora albo tablic, prawda? Tu już sobie wcześniej liczę. 3 drugie. 3 drugie, no to jest po prostu 1,5, tak jakby mi ktoś nie wierzył. Robię teraz funkcję odwrotną do tangensa, bo chcę poznać tangens, z czego to są 3 drugie. To jest, aha, mam w stopniach oczywiście, to mój błąd, 56. Teraz policzę to jeszcze raz w radianach, czyli 1,5, funkcja odwrotna. Tangens to jest, jak widzisz, jakieś 0,98. To możemy w miarę mocno zaokrąglić, więc nawet powiem, że to jest 0,983. 0,983. X jest w przybliżeniu 0,983. No i teraz to jest mój pierwszy kąt. Teraz rysuję sobie moje ćwiarteczki. Tangens jest dodatni. Gdzie tangens jest dodatni? Tangens jest dodatni w pierwszej i tangens jest dodatni w trzeciej. A żeby zostać przy tej samej funkcji, będę się posługiwał tylko pi i 2pi. Tangens jest w pierwszej, no to jest to moje właśnie 0,93. To tam, jak widziałeś, w stopniach było jakieś 50 parę, już nie pamiętam. 0,983 to jest w radianach. I jeszcze gdzie on będzie? Skoro mogę teraz dojść do 2pi aż, no to tangens będę miał, tu nie mogę mieć, w trzeciej ćwiartce. W trzeciej ćwiartce mogę zrobić, że to jest pi plus 0,983. No a pi plus 0,983 to po prostu jeszcze raz wyjmuję kalkulator i po prostu wpisuję plus pi. I to się równa 4,12 w przybliżeniu, widzisz? 4,12. Czyli x drugi to jest w przybliżeniu 4,12. I on jest tutaj w ćwiartce trzeciej. W ćwiartce trzeciej ma 4,12 ten kąt tutaj. Znaczy to 4,12 jest całym tym kątem. Dalej, jak sobie będę przemieszczał się w czwartej ćwiartce, nie mogę być. No a w pierwszej ćwiartce już bym wyjechał poza 2pi. No więc rozwiązanie tego równania 2 sinus x równa się 3 cosinus x, to jest jedno jest 0,93, a drugie jest 4,12. To jest już całkowite rozwiązanie tej naszej równości. I teraz jeszcze taki przykład, trochę bardziej rozbudowany. Na pierwszy rzut oka prawie taki sam, ale będzie z nim więcej liczenia, a więc więcej zabawy, tak? No, może nie do końca. 3 cosinus x, co my tu mamy? Teraz musimy wykorzystać nasz wzór na sinus 2x, bo nie możemy się do tego dobrać tak po prostu. Więc to jest sinus 2x, więc to będzie 2 razy 2 sinus x cosinus x. To jest oczywiście ze wzoru, który wprowadzałem tam wcześniej. Jak nie wiesz, jaki to wzór, to proszę Cię, wróć do tego, co tam było. I co teraz zrobimy? Teraz nie będziemy dzielić, no bo nie wyjdziemy tutaj na nic takiego ładnego.
Zresztą nie mogę tego teraz podzielić, bo tutaj nie będę miał tangensa, tylko no, mi się tutaj to uprościa, tego byśmy nie chcieli. Dlatego co teraz będę robił? 4 sinus x, cosinus x. Muszę sobie teraz przenieść to cosinus x na lewą stronę, czyli minus 3 cosinus x równa się 0. Tak? Widzisz, jakby to. No i teraz tak. Co w takiej sytuacji robię? Dążę zawsze do tego, żeby mieć mnożenie, czyli wyciągam cosinus x przed nawias. I mam 4 sinus x minus 3. Minus 3 równa się 0. A jak jest mnożenie, no to jeden z czynników musi być 0. Właśnie dlatego to robię. No i teraz tak, wiem, że cosinus x jest równe 0 w takim razie. Albo całe to jest równe 0. A całe to jest równe 0, kiedy sinus x jest równe 3 czwarte. Tak? 3 czwarte. Widzisz, to po prostu przenoszę tutaj tą trójkę. To całe przyrównuję do 0. Do 4 sinus x minus 3, czyli przeniosłem trójkę. Dzielę to i mam, że sinus x jest równe 3 czwarte. No i teraz mam jakby dwa warunki do tego, żeby to zadanie rozwiązać. Pierwsze muszę najpierw sprawdzić cosinus x, a drugie muszę sprawdzić sinus x równa się 3 czwarte. Dziedzina jest wciąż ta sama, od 0 do 2 pi. No więc tak, cosinus 3x równa się 0. No to znam z pamięci, wiem kiedy jest, to z tabelki wynika. Cosinus x jest równy 0, kiedy x jest równy pi drugich, pi pół. I kiedy x jest równy, kiedy x jest równy 3 drugie pi. 3 drugie pi. Tak, to jest nasze 90, to jest nasze 270. Więc tu sobie to rozwiązałem dla kosinusa. No i teraz sinus. Sinus x jest równy 3 czwarte. No i co z tym w tej chwili robię? Sinus x jest równy 3 czwarte, no czyli potrzebuję użyć w tej chwili znowu kalkulatora mojego. Najpierw sobie sprawdzę na stopniach, żeby tak mniej więcej raczej nie wiedzieć, ile to jest. Czyli robię tak, 3 czwarte. Teraz robię funkcję odwrotną z tego. I mam, że to jest mniej więcej 37 stopni, tak? Czyli kątostry, wszystko jest w porządku. Teraz sobie zamieniam to na radiany. Znowu robię 3 czwarte i funkcję odwrotną z tego. Czyli mam jakieś... Nie, dlaczego ja zrobiłem tangens? Przepraszam, to nie będzie tyle. Jeszcze raz musimy to zrobić. 3 czwarte. Funkcję odwrotną dla sinusa, ostatnio robię tangens. Czyli to jest jakieś 49 stopni, wciąż mi to pasuje. A 3 czwarte w radianach w tej chwili... sinus odwrotny to jest 0,8, jak widzisz. 0,8 to jest sinus, to jest arcus sinus, czyli ta funkcja, o której będziemy mówić jeszcze trochę później, czyli ten kąt po prostu. X jest równe 0,84, tak możemy to zakończyć, 0,85 zakończymy. X jest równe 0,85. W tej chwili rysuję sobie nasze ćwiartki. Sinus jest dodatni w pierwszej i drugiej ćwiartce i tutaj będę szukał tego rozwiązania do 2 pi. No czyli wiadomo, rozwiązania będą tylko dwa, w pierwszej i w drugiej. Tu mam 0,85 i tamto, ile to tam było? 50 około, tak? 0,85, no i jeszcze mogę znaleźć drugie rozwiązanie dla pi minus 0,85. Pi minus 0,85, czyli ten tutaj taki, o ten cały kąt właściwie, nie? No i co teraz robię? Robię sobie po prostu pi minus 0,85, czyli to, co tutaj policzyłem. No i to jest przybliżenie 2,29, czyli x jest 2,29. I to są cztery rozwiązania całe tego mojego równania. Czyli jeszcze raz je piszę, x równa się pi drugich. Aha, jeszcze mogę mieć, przepraszam, pominąłem 0 tutaj w tym rozwiązaniu dla kosinusa oczywiście. Nie. Moment, coś mi się tu pomyliło chyba. Kosinus x jest równy 0, x jest równy... Nie, dobrze jest. X jest równy pi drugi, bo kosinus dla 0 jest równy 1 przecież. Co ja zgaduję znowu za głupoty, prawda? Więc będę miał rozwiązania pi drugich, x jest równe
0,85, 0,85, dalej x jest równe 2,29 i x jest równe 3pi drugich. To są moje cztery rozwiązania tej funkcji. A teraz będziemy robić takie nierówności różne. Zaraz zobaczysz. Właściwie to zrobimy jedną taką, na której będziemy bazować. Ta nierówność wygląda w ten sposób. 4 sinus x cosinus x jest większe od pierwiastka z 3. Dziedzina wciąż jest od 0 do 2pi. Bardzo brzydki i bardzo nieprzyjemny przykład. To od razu widać. Co tutaj możemy zrobić? Tutaj należy oczywiście sprytnie zauważyć, że to jest 2 razy 2 sinus x cosinus x. A 2 sinus x cosinus x to jest sinus 2x. Czyli jeszcze raz zrobię, że to jest 2 razy sinus 2x. Nierówne, tylko oczywiście większe. To jest nierówność właśnie. Dzielę to w tej chwili na 2 i otrzymuję sinus 2x jest większy od pierwiastka z 3 przez 2. Teraz po prostu było nam wygodne, dlatego że zostaliśmy tylko przy jednym kącie. No i teraz, żeby być zgodnym z tym, co mówiłem ostatnio, już bądźmy zgodni z zasadami, niech 2x równa się jakiemuś kątowi alfa, czyli x jest równe alfa przez 2. W tej chwili wstałem tutaj alfa, czyli sinus alfa ma być większy od, znowu równy, większy od pierwiastka z 3 przez 2. I teraz, żeby jakby określić, kiedy on jest większy, będziemy musieli narysować ten wykres. Zobaczcie to na wykresie, bo zawsze jak mamy nierówność, należy narysować wykres. Chyba że to jest liniowa nierówność, no to wtedy nie. Bez przesady. Ale generalnie jak masz każdą nierówność, to musisz narysować wykres, bo inaczej tego, no chyba że jesteś taki dobry, że robisz to w pamięci, to w takim razie naprawdę nieźle. Ja rysuję zawsze wykresy sobie. I tak wtedy najlepiej to widać i da się to wtedy zrobić. No i teraz co robię? Teraz muszę ustalić nową dziedzinę, tak? Sinus alfa, no to teraz ustawiam nową dziedzinę alfową. Nowa dziedzina, zgodnie z tym, co mówiłem ostatnio, żeby być spójnym. Nowa dziedzina. Jaka będzie tutaj nowa dziedzina? Nowa dziedzina będzie taka. Alfa x było od 0 do... Czyli tak, x było od 0 do 2pi. A x to jest alfa drugich, czyli od 0 do alfa drugich 2pi. Mnożę to sobie przez 2, wciąż jest tutaj 0, większe równe, a tutaj mam 4pi. Jest większe równe, mniejsze równe, przepraszam, 4pi, czyli mam taką bardziej, jak widać, obszerną dziedzinę. Mam większe pole do popisu niż miałem wtedy. Dla samego x. Teraz mam już dwa razy tyle. Dwa razy większą dziedzinę. No dobra. Krótka przerwa techniczna. Teraz będę szukał w dziedzinie takiej od 0 do 4pi. I co to dla mnie oznacza? No to oznacza, że mam rozszerzoną tutaj dziedzinę. I teraz tak. Pytanie. Sinus alfa jest większy od pierwiastka z 3 przez 2. Zapomnijmy na razie, że to jest większe. Zróbmy, że to jest równe. No to co? Wiem, ile jest pierwiastek z 3 przez 2. To jest dla sinusa równego 60 stopni, czyli dla pi trzecich. No czyli alfa na pewno będzie pi trzecich. Trudno się nie zgodzić. No i teraz używam sobie mojego dobrze znanego i lubianego kółeczka. No i teraz musi być sinus w pierwszej ćwiartce lub w trzeciej ćwiartce. No, gdzie byśmy chcieli, żeby był sinus? No pierwsza ćwiartka, trzecia... To jest druga ćwiartka. To jest przecież druga ćwiartka. Ona się ładnie zmazała. No, tego nie było. Nic nie mówiłem. Tu jest pi trzecich. No i teraz tak, obracam się dalej. Tu. Tu będzie pi minus pi trzecich, tak? Drugie rozwiązanie. Pi minus pi trzecich. Już nie będę tego zapisał. No i jadę dalej. Wciąż nie jestem. Mam aż 4 pi. No to tutaj. Tu nie mogę. Tu jest 2pi, no więc następne rozwiązanie. 2pi plus pi trzecich. Moje następne rozwiązanie. 2pi plus pi trzecich. No jadę dalej.
Tutaj mam już 4 pi. Tutaj mam już 4 pi, 2 pi, tutaj mam pi pół, tutaj są dopiero 3 pi. Przepraszam, tak. Tutaj są dopiero 3 pi. Zupełnie nie. 3 pi minus pi trzecich. 3 pi minus pi trzecich. No tu się dalej obracam, to mam 3,5, 4 pi, koniec. Więcej rozwiązań nie mam, no czyli wypiszmy te, które mam w tej chwili. Mam tak, pi trzecich, czyli tak, alfa równa się pi trzecich, co tam dalej mam? Pi minus pi trzecich, czyli 2 trzecie pi, 2 trzecie pi, dalej mam 2 pi plus pi trzecich, czyli 6 trzecich, 7 trzecich pi, 7 trzecich pi, dalej mam 3 pi, czyli 9 trzecich pi, czyli mam, tu miałem 6 trzecich, tu mam 9 trzecich, czyli mam 8 trzecich pi, o ile się nie pomyliłem. I teraz wracam sobie do tego, co miałem tutaj. Wiem, że alfa jest równe 2x. Czyli wiem, że 2x jest równe tyle właśnie. Czyli to jest równe 2x. I wszystko muszę sobie w tej chwili podzielić ładnie przez 2. Dzielę sobie to teraz wszystko przez 2. Czyli wychodzę na to, że x jest równy pi szóstych. Dzieliłem przez 2. 2 szóste pi, 7 szóstych pi i 8 szóstych pi. To są moje rozwiązania. I teraz oczywiście mogę je sobie skrócić. Zrobić sobie mogę, że to jest pi szóstych zostaje. To jest 2 szóste, to jest po prostu pi trzecich. 7 szóstych pi zostaje. I 8 szóstych pi to są 3 czwarte pi. I teraz zaczyna się ta bardziej... ta część, którą właśnie mamy teraz zrobić, najważniejsza. No i zauważ, że te rozwiązania są oczywiście w tej dziedzinie, którą mieliśmy, czyli od 0 do 2 pi. To jest ważne, dlatego właśnie ustalaliśmy tą nową dziedzinę. Nawet dla tak prostego przykładu warto to było zrobić. I teraz będzie ta część już właściwsza. Tu już sobie posłużę się wykresem ładniejszym trochę. Będę się zdawał tylko na swoje własne rysowanie, bo jak wiecie, to średnio mi wychodzi. No i teraz tak, co miałem policzyć? Co miałem tutaj liczyłem? Liczyłem sinus 2x. Nie chciałem tego popisać, tylko wjechać trochę wyżej. Sinus 2x miał być większy pierwiastek z 3 przez 2. Sinus alfa miał być większy od pierwiastka z 3 przez 2 po prostu. Czyli teraz będę rysował sinus jakiejś alfy, który ma być większy od pierwiastka z 3 przez 2. No dobra. I to ma być w przedziale. Pamiętajmy, że to miało być w przedziale. Muszę najpierw narysować dla alfy, jako że zamieniłem. I to będziemy rysować w przedziale od 0 do 4 pi. Czyli tak, rysuję sobie pi drugich. Tu jest pi. Tu jest 3 drugie pi. Tu jest 2 pi. No i tu jest jeszcze raz pi drugich. Tu jest jeszcze raz pi. Tu jest 3 drugie pi. I tu są 4 pi. Czyli mam taki tutaj fikuśny nasz wykresik. No i teraz co tutaj mamy podane? Mamy podane, że tak. Mamy podane, że on ma być większy niż pierwiastek z 3 przez 2. No to najpierw sobie narysujmy tego sinusa. Tym razem zróbmy to właściwie. Nie wiem, jak ostatnio dla kosinusa. Więc teraz tak, pełne skupienie i jedziemy. Tutaj będzie przecinał. Tutaj mamy jeden okres jest już. Tu minimum. Tu i w 4pi. I w 4pi jesteśmy teraz tutaj. W tym miejscu. Dobrze. Myślę, że nie do końca, bo to mi się lekko przesunął. Oczywiście, że nie mogę wyjść od razu dobrze. Ten wykres tu mi się trochę przewiął. Narysuję go jeszcze raz. A dobrze. Tu musi być jeszcze to minimum. Teraz tutaj przechodzimy sobie. Dopiero tutaj będą 2 pi. Tu. Tu będzie teraz tak. Startuję sobie w tej chwili tu. Tu mam maksa, tu mam miejsce zerowe,
Tu mam minimum i w 4pi wracam do 0. Teraz jest OK. No, no i teraz zobacz, co oni od nas chcą. Oni chcą od nas, żebyśmy znaleźli im, kiedy on jest większy od 3, pierwiastka z 3 przez 2. No powiedzmy, że pierwiastek z 3 przez 2 jest gdzieś mniej więcej tutaj. Tu będzie pierwiastek z 3 przez 2. Narysuję teraz czerwoną linią, gdzie on przechodzi. Tutaj mamy 4 miejsca. No to dobrze, zgadza się, znaleźliśmy 4 takie punkty, kiedy on będzie większy od pierwiastka z 3 przez 2. Wszystko nam się świetnie zgadza. No i teraz patrz. Jak jest alfa pierwiastek z 3? No to gdzie ona jest? Pierwiastek z 3 jest gdzieś mniej więcej tutaj. Nie pierwiastek, tylko pi przez 3. Jest gdzieś przed pi pół. 2 trzecie pi, no to dokładnie wiem, gdzie będzie. Dlatego, że nie 2 trzecie, tylko 3 drugie dokładnie wiem, gdzie jest. A 2 trzecie jest gdzieś tutaj, w tym miejscu tu. No, czyli mamy już tutaj 2 naniesione ten rozwiązania, no i 2 następne będą w ten sposób symetrycznie, trochę tutaj za 2pi, przed 2pi jest za 2pi, to trochę więcej jest 2pi, 7 szóstych jest tu gdzieś mniej więcej, o, tu w tym miejscu i 8 szóstych to jest tutaj, o, tu mam takie i moim rozwiązaniem jest tu, o, to, te dwa fragmenty, dlatego że one są większe. One są większe niż pierwiastek z 3 przez 2. Czyli alfa moja należy od pi szóstych, od pi trzecich do 2 trzecich pi, od pi trzecich do 2 trzecich pi i suma, to sobie to napiszę tutaj, suma w drugiej linijce, nie wiem, czy tak mogę, chyba nie bardzo, no ale niech już będzie. I od 7 trzecich pi do 8 trzecich pi. Tak, i to są moje rozwiązania właśnie dla alfy na przedziale od 0 do 4 pi. Ja mógłbym oczywiście od razu narysować tutaj, powiecie, ten wykres dla x-ów, no ale chciałem, żeby to było trochę bardziej przejrzyste, żeby było wiadomo, że najpierw alfę robię. No i teraz wiem, teraz mogę sobie po prostu wstawić tutaj te x-owe i będę miał już to rozwiązane dla x-a ostatecznie, czyli x ma po prostu należeć od pi szóstych, no bo to jest, jak podstawia sobie, policzyłem wtedy dla alfa, zmienił mi się okres i wszystko, więc teraz tak, pi szóstych do pi trzecich musi należeć i suma od 7 szóstych pi do 3 czwartych pi. Kiedy x będzie osiągał takie wartości, jak tutaj podane, to wtedy sinus x będzie większy niż pierwiastek z 3 przez 2. I zasadniczo tak się właśnie rozwiązuje nierówności trygonometryczne. Jak widzisz, to co tutaj zrobiłem, no to był taki dosyć złożony przykład. Miałem coś takiego, przeniosłem tutaj to sobie, tutaj nawet należało jeszcze zauważyć, że tu jest nasz sinus 2 alfa, tak? Czyli sinus 2x w tym przypadku. Tu sobie to przeniosłem, ustaliłem nową dziedzinę tutaj dlatego. Potem narysowałem tutaj te nasze ćwiartki i okrąg. Potem wyznaczyłem wszystkie alfy. Wróciłem z powrotem do 2x-ów. Podzieliłem to wszystko przez 2. Poskracałem tutaj sobie jeszcze. Tu narysowałem wykres dla sinusa alfa, czyli dla sinusa 2x. Ale mógłbym równie dobrze go narysować dla sinusa x i używać potem tych miejsc. Ale chciałem, żeby to było takie bardziej intuicyjne, przejrzyste dla Ciebie, więc tutaj potem użyłem tych miejsc, które tutaj miałem wyliczone, w których miejscach on osiąga pierwiastek z 3 przez 2, a dalej za tym miejscem, jak widać to ładnie na wykresie, on jest już większy, aż do momentu, kiedy znowu nie osiągnie pierwiastek z 3 przez 2 i zaczyna spadać. I mam dwa takie tutaj takie szczyty i wtedy on jest większy i to sobie zapisałem tutaj dla alfy, a te same wartości jakby odpowiadające dla x to po prostu podzielone przez 2 są tutaj i to jest moja właśnie nierówność. Wtedy całe to duże na górze, czyli 4 sinus x cosinus x będzie większe od pierwiastka z 3. Wtedy, kiedy x będzie tak, jak tam na dole podałem. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka.
Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.